2-1. Hosni i Zaki autorami bramek dla Faraonów. Bramkę dla Czarnych Antylop. Piękną bramkę, być może gola tego turnieju strzelił Manucz. Ponownie jesteśmy na stadionie w Kumasi. Trwa przerwa w ćwierćfinałowym meczu Pucharu Narodów Afryki Egipt-Angola. Zobaczmy, co działo się w pierwszej części. To 8 minuta. Strzał Mohameda Szafkiego. Tak, to jest jego atut, te silne uderzenia z drugiej linii. Tutaj ta klepka i to jest pierwsza taka akcja. Pozostawienie właściwie piłki swojemu partnerowi z tyłu, który zagrywa klepkę bezpośrednio do niego. Z tym, że tutaj widzimy Abutrikę, który nie poszedł za tą piłką. Zagrał i klepkę i myślał, że on już właściwie tą piłkę wykończy, albo ta piłka już wyjdzie na ok. No i uwaga, 18 minuta to jest zapowiedź późniejszej bramki. Dośrodkowanie mocne, nieprzyjemne dla obrońców Fatiego. Ale tutaj Emad nie wykorzystał tu błędu Rui Marqueza. Tak, tutaj jest błąd Marqueza i nie został wykorzystany, natomiast za chwilę, to znaczy w końcówce tej połowy. To za chwileczkę, a tu jest 22 minuta, rzut wolny, to widzimy w powtórce, strzał i zagranie ręką, zdaje się, stojącego tam najbardziej Carlosa, zewnętrznie, tak, zawodnika angolańskiego, Kalego, i rzut karny wykorzystany już po raz trzeci na tym turnieju przez Mohameda Hosniego. Hosni Abdrabu i Egipt w 22 minucie obejmuje prowadzenie. No ale chwilę później Angola atakuje, najpierw rzut wolny. Zablokowany strzał Maurito. Domagali się tu Angolańczycy ręki i rzutu karnego, ale widzimy, że Hosni blokował inną częścią ciała. To tak, nie zraziło Czarnych właściwie Antylop. W tej chwili, zobaczymy. Manucho przyjmuje piłkę, ogrywa Szadiego. No a reszta... Petarda nie z tej ziemi. Widzimy, ta piłka właściwie... widzimy ją dopiero w bramce, w siatce, jak się zatrzepotała za bramkarzem. Fantastyczne uderzenie, widzimy przepiękne uderzenie tutaj Manucho. Ta lewa noga to jest jednak potęga u tego zawodnika. Dwukrotny król strzelców Ligi Angolańskiej z Petro Atletico Luanda. Już piłkarz Manchesteru. Piękne główki na tym turnieju, teraz cudowny strzał. Chwilę później kolejna szansa. Wykonywał Gilberto rzut wolny. Zablokowana jednak ta poprawka. Ten rzut wolny, a przy poprawce kontuzja Angolańczyka. I to jest druga bramka tutaj, ten błąd Alonso. 38 minuta, znów dośrodkowanie z prawej strony Fatiego i gola Mrazakiego. Tak, tutaj Alonso dobrze był ustawiony, bo chciał wybijać tą piłkę wewnętrzną częścią stopy, tylko ta reakcja była jak gdyby trochę spóźniona. Dopiero włączył to, uruchomił tą nogę dopiero po tym, jak piłka już minęła jego linię. No i no fatalny błąd i szczęśliwie właściwie się zakończyło, ale bardzo, bardzo dobrze dla Egiptu. No i znany nam dobrze kibic Egiptu ma powody do zadowolenia. Na razie na 45 minut przed końcem tego meczu Egipt jest w półfinale. Kibice reprezentacji Egiptu.